Dziś trzecie i zarazem ostatnie spotkanie z panią Ireną Zdunek i z dziecięcą rewią Sylaba. Rozmawialiśmy już o dwóch pierwszych dekadach działalności Sylaby. Pierwsza dekada to była dziecięcy zespół. Druga to już była rewia. Trzecia dekada Sylaba wkracza już jako gwiazda. Kończycie drugie dziesięciolecie swojej działalności, pani Ireno, pięknym koncertem w Sylwestra na placu Defilat z Krzysztofem Krawczykiem. Gwiazda. No nie, no gwiazda tam było sporo, przede wszystkim Krzysztof Krawczyk. Rzeczywiście, no dla nas było to przede wszystkim ogromna niespodzianka, wielkie wyróżnienie i trudne zadanie, ponieważ był to wyjątkowo zimny Sylwester. Temperatura w nocy przekraczała minus 20 stopni, a my pokazywaliśmy się z panem Krzysztofem co godzina. Co godzina mieliśmy wejście z takim 20-minutowym blokiem, gdzie pan Krzysztof śpiewał, jego zespół grał, a dziewczyny nasze tańczyły. I jeszcze w międzyczasie pokazywaliśmy fragment swojego programu. Co wyjście, temperatura była niższa i było nam coraz chłodniej, ale ta masa ludzi, która była na przed sceną, no i towarzystwo. Wtedy występował Warius Max razem z nami, panie, które w tej chwili śpiewają Jaka to melodia u pana Janowskiego, no ale przede wszystkim pan Krzysztof Krawczyk. Cały koncert prowadził Marek Sierocki, no i my tam pracowaliśmy do pierwszej w nocy. Także witaliśmy rok razem z gwiazdami. 2003 rok to także wasz debiut na deskach teatru. Każdy artysta marzy o tym, żeby wystąpić w teatrze. Teatr Komedia, pamięta pani ten występ? To znaczy, dla nas specjalnie nie było to jakimś strasznym szokiem, dlatego że, no cóż, sceny są do siebie bardzo podobne. I rzeczywiście to, że to jest akurat teatr, to chyba bardziej zdawaliśmy sobie sprawę my dorośli niż dzieci. Dzieci potraktowały to jako po prostu kolejne zadanie na scenie. I cóż, inne warunki, większa scena, lepsze światło. Natomiast scena jak scena, dla dzieci był to po prostu kolejny koncert. Ale w tymże roku także występ na innej scenie, bardzo specyficznej. Na tej scenie goszczą największe nazwiska. Mówię tu o scenie Teatru na Wodzie w warszawskich Królewskich Łazienkach. No tak, szczerze mówiąc, to był pierwszy, ale nie ostatni nasz występ w Teatrze na Wodzie. Akurat nam się tak udawało, jakoś tak losy kierowały nami, że na wiele koncertów, które organizowała Estrada Stołeczna czy Miasto Stołeczne Warszawa, odbywały się tam. Również jako laureat konkursów tych mazowieckich, my byliśmy zapraszani po odbiór nagrody właśnie tam i tam jakby następowała krótka prezentacja zespołu. Także już się śmiejemy, że z pawiami, które tam mieszkają, zaprzyjaźniliśmy się na dobre. 2004 rok to Michał Bajor i wasz udział w nagraniu płyty tego wielkiego artysty. No tak, to jest coś. Tak naprawdę to malutki fragmencik Sylaby tam występował, bo tam było kilka dziewcząt, które śpiewały w chórze towarzyszącym na tej płycie. Zaproszenie, ogromne wyróżnienie, trochę pracy, ale myślę, że tym się będziemy chwalić do końca, dopóki Sylaba będzie istniała, że takie wydarzenie miało miejsce. 2004 rok to także wasze 20-lecie. No tak, to już wtedy poważny wiek, 20 lat. No i cóż, próby kolejnej jakiejś nowej odsłony zespołu, pokazania się z troszkę innej strony. Próby, które tak naprawdę niektóre były jednorazowe, niektóre trwają do dziś. No wiadomo, nowe dzieci, nowe sytuacje. Ta ostatnia dziesięciolatka dla nas była o tyle, może nie trudna, ale inna niż poprzednie. Wymieniali się szybko dyrektorzy Domu Kultury. Jakby nie było takiej ciągłości, do której my byliśmy już przez tą drugą dziesiątkę przyzwyczajeni. W związku z tym wiele rzeczy jakby było nowych, zaskakujących, i sytuacji, w których trzeba było się odnaleźć. Dlatego to dwudziestolecie, no, było takie może troszkę bardziej nerwowe, ale było. Pani Ireno, Światowa Fundacja Zdrowie, Rozum, Serce przyznała wam w 2005 roku nagrodę, wyróżnienie. Za co była ta nagroda? To była w sumie nagroda dla nas, dla prowadzących i głównie i dla Sylaby, dla nas, za jakby wzorową pracę wychowawczą i artystyczną z dziećmi. Natomiast Sylaba za pracę jakby
Ja bym to tak określiła, że to była nagroda za to, że Sylaba, mimo że to jest zespół dziecięcy, również udzielała się w wielu sytuacjach charytatywnie dla różnych organizacji, dla ludzi potrzebujących pomocy i że jakby ten repertuar, który dzieci wykonują, jest absolutnie adekwatny do ich wieku i jakby rozwija ich i je, ale w określonym kierunku. Odejdźmy na chwilę od kalendarium, a porozmawiajmy o tym trzecim dziesięcioleciu, bowiem zauważalne jest tam to, że zaczęliście stawiać bardzo na solistów, bardzo na piosenkarzy, dziewczyny oczywiście jako członkinie Rewi, ale także pojawiali się chłopcy, którzy śpiewali obok Sylaby. To był celowy zamiar czy wymóg czasu? Znaczy tak naprawdę chłopcem jedynym takim, który śpiewał i pomagał Sylabie, to był Mateusz Nasiadko, zresztą tak jest do dziś. Ja z Mateuszem pracuję już 13 lat. Przyszedł do mnie jako mały chłopiec i tak naprawdę z Sylabą i przy Sylabie się wychował, ponieważ ja uważałam, że w pewnym momencie on już doszedł do takiego jakby poziomu wokalnego, że już mógł próbować swoich sił w konkursach, brakowało mu takiego obycia na scenie. Koncerty w Wyszkowie nie dawały takiej możliwości, dlatego że to była publiczność, którą on znał, której tak naprawdę nie bardzo musiał się przed nią, nie bardzo musiał się stresować. Dlatego w pewnym momencie stwierdziliśmy, że będziemy go zabierać na koncerty plenerowe Sylaby, żeby on jakby zmierzył się również z tą sytuacją, z różną publicznością, z różnymi warunkami i tak do tej Sylaby jakby przylgnął i ona, i powiem szczerze, dziewczyny do dziś traktują Mateusza jako swojego brata, a nie jako, jakby osobę obcą. Natomiast, no cóż, po drodze oczywiście ja zaczęłam znowu pracować z wokalistami, więc to studio wokalne zaczęło już troszkę się, jak to ja mówię, rozpychać. Zaczęłam z tymi solistami pojawiać się na konkursach. Również sylabianki tam brały udział jako solistki. Coraz lepsi muzycy chcieli z nami pracować, coraz lepszych aranżerów udało nam się pozyskać do współpracy, coraz lepsze studia, realizatorzy dźwięku. W związku z tym jakby wymagania rosły, ale i my staraliśmy się gonić za tym wszystkim i zupełnie nieświadomie okazało się, że również tutaj jakby poszliśmy spory, zrobiliśmy duży krok do przodu. No właśnie, pokłosiem tej współpracy i pracy z wokalistami, z wokalistkami przede wszystkim, to także kilka sesji nagraniowych, profesjonalnych, absolutnie zawodowych studiach nagraniowych. No tak, zwłaszcza, że już od kilku lat jest taka tendencja w konkursach wokalnych, tych już rangi takiej ogólnopolskiej lub międzynarodowej, że eliminacją dla wokalistów jest płyta. Jest nagranie studyjne, które wokalista musi mieć, żeby jakby być w ogóle dopuszczonym do jakiegoś castingu wstępnego. W związku z tym, kiedy ja już jakby jestem pewna, że wykonawca da sobie radę i nie będzie tam, jak to ja mówię, służył za mięso armatnie w takim konkursie, no to już wtedy idzie ta inwestycja. To jest również inwestycja finansowa, dosyć potężna, żeby wokaliści te swoje płyty demonstracyjne mieli. No i w tej chwili to już jest ponad 10 wykonawców, którzy taką płytę mają i dalej przygotowuje następnych wykonawców. Między innymi są to sylabianki, nie ukrywam. Nie bez kozery powiedziałem o tym, że w trzecie dziesięciolecie wchodziliście już jako gwiazda, jako Rewia Sylaba. Ilość zaproszeń na międzynarodowe festiwale w charakterze gwiazdy, w charakterze gościa honorowego świadczy o tym dobitnie. Żałuje pani, że nie udało wybrać się do Chin? Ja wiem, czy żałuję. No tak po prostu się stało. Powiem tak, my zaproszeń na festiwale mamy tak dużo, ale pierwszym punktem, jaki ja zawsze czytam w takim zaproszeniu, to są warunki finansowe. I jeśli widzę, że nie ma szans, to nawet o tym dzieci się nie dowiadują. Żeby nie było im przykro, żeby nie były, nie miały takiego poczucia, jak właśnie i nie zadawały takiego pytania, jak pan w tej chwili, czy nie żałujemy. No cóż mogę powiedzieć, nie było to absolutnie w zasięgu finansowym dla nas samych, a z kolei rzucenie wszystkiego na jedną kartę i powiedzenie sobie, że pojedziemy do tych Chin, a potem koniec, a potem zostaniemy na zero i jakby nie będziemy mogli zrobić nic poza tym, no tutaj jakby wyboru nie było. Wiadomo było, że trzeba z tego wyjazdu zrezygnować. Od tamtej pory już 3 razy były zaproszenia do Chin, ostatnie w zeszłym roku. I również ta cena jest tak zaporowa dla nas, bo wszyscy ludzie zapraszający gdzieś nas do siebie gwarantują nam jakby zajęcie się nami finansowe od momentu, kiedy do nich dojedziemy. I jeśli to jest niedaleko, to możemy sobie dojechać, ale jeśli to są Chiny, to koszty przelotu i transportu jeszcze tam do miasta, bo ono było 600 km jeszcze od stolicy, to przerasta absolutnie możliwości finansowe nasze.
Szkoda, bo to przecież bardzo prestiżowy festiwal, prawda? No tak, to jest olbrzymi festiwal. Zresztą jak spotkaliśmy się z jednym z zespołów chińskich na Barwnikowym Krużale, czyli na festiwalu na Ukrainie, to oni powiedzieli, że te festiwale europejskie trochę ich śmieszą, bo to są festiwaliki. Bo jak dla nich, jak jest na festiwalu 50 zespołów, to jest festiwalik. Na festiwalu, na który oni nas zapraszali, było zespołów 200, 300. Na jednym nawet jest 800 zespołów i festiwal trwa chyba z 6 tygodni. Nie wiem, jak oni to robią, dla mnie jest to absolutna jakaś magia. Natomiast no, u nich wszystko jest najlepsze i z rozmachem, i wielkie, i wow, więc na pewno szkoda. Ja się cieszę, że mamy możliwość na innych festiwalach oglądać właśnie ekipy, czy chińskie, czy z Tajwanu, tak jak rok temu widzieliśmy na Węgrzech. Więc jest to pełna egzotyka, nie tylko jeśli chodzi o taniec, jeśli chodzi o kulturę, ale i również kostiumy, i również jakby sprawy takie absolutnie czysto ludzkie, relacji między dziećmi. To jest zupełnie inna bajka i dla naszych dzieci, i dla tamtych jest to bardzo magiczne spotkanie za każdym razem. W tym dziesięcioleciu także kilka razy gościliście we Włoszech. Oni z kolei zrewanżowali się Wam, przyjeżdżając na 25-lecie Sylaby. I grupa kabaretowa, i Uche de Santis, ten, który Was do tych Włoch zapraszał. Proszę powiedzieć, jak oni oceniali z perspektywy waszego jubileuszu to, co robicie tutaj, na deskach Domu Kultury w Polsce. Włoska publiczność, a publiczność polska, to są zupełnie dwa różne światy. I powiem szczerze, my pierwsze wyjazdy potraktowaliśmy bardzo tak wow, i żeby pojechać z najlepszymi rzeczami, okazało się, że te, na które stawialiśmy, że będą absolutnym hitem, były średnie dla nich. Natomiast te, które my uważaliśmy, że no te mogą być słabsze, tam były po prostu hitami. Więc już po dwóch latach wiedzieliśmy, z czym tam trzeba jechać i jakby repertuar robiony był specjalnie pod tamtą publiczność. Jeśli chodzi o cały zespół Uche de Santis, sobie bardzo uważam to za swój ogromny sukces, że zauważyliśmy przez lata, że Uche niektóre rzeczy od nas podpatrywał. I nawet od strony takiej czysto organizacyjnej, że na początku jak jeździliśmy, to te koncerty były i garderoby takie prowizoryczne, i inspicjenci, wszystko nie było żadnych nawet z tyłu programów, żeby się można było zorientować, kto po kim występuje, to wszystko była pełna partyzantka. Po czym jak Uche do nas przyjechał i zaczął sobie rejestrować te nasze premiery, a to się pojawiło jakieś rozwiązanie, które było u nas, zresztą on tego nie krył absolutnie, wręcz przeciwnie, już chyba przy piątym przyjeździe, to zawsze wchodził na próbę generalną, siadał z kamerą, nagrywał wszystko, potem pokazywał swojej ekipie i wykorzystywali część naszych pomysłów. Potem dopracował się właśnie takiego programu, jaki widział u nas, to znaczy, że spektakl, mimo iż to jest grupa kabaretowa, że można przy użyciu grupy baletowej, którą my stanowiliśmy, stworzyć bardzo fajną, fabularną jakąś całość i przez już od kilku lat tak to wygląda. No ostatnimi czasy Uche został zaangażowany do filmu. Otrzymał propozycję zagrania głównej roli w jednym z filmów fabularnych włoskich, więc jakby ta ekipa Mudu na moment została taka lekko osierocona, dlatego on jakby do nas już nie mógł przyjeżdżać, ponieważ to już był absolutnie do dyspozycji telewizji, ale tak postanowił, że na 25-lecie w formie takiego rewanżu dla nas, bo my tak naprawdę byliśmy na każde jego zawołanie, to rzeczywiście większa część ekipy przyjechała i była tutaj z nami. Zresztą nie wzięli za to ani grosza, jak zawsze, nigdy nie wzięli. Nawet za zwrot kosztów podróży nie chcieli, żebyśmy im zwracali. I no, co mogli, to tutaj pokazali. Im też jest trudno, bo to są kabareciarze. Dla nich ich praca to jest bawienie słowem, żartem. Tutaj nie mogli tego zrobić, bo ludzie ich po prostu nie rozumieli, więc dla nich było to też trudne zadanie, odnaleźć się w tym wszystkim, ale bardzo chcieli, bardzo się starali, więc to, co można było, to zrobili. Cieszymy się bardzo, że będzie Uche w tym roku na 30-leciu. Trzecia dziesiątka w życiu Sylaby to także współpraca, a właściwie przyjaźń z naszymi sąsiadami, z Ukraińcami. W 2010 roku, jakby ukoronowaniem tej współpracy i waszych występów na Ukrainie, była nagroda za choreografię na festiwalu Barwnikowe Krużało. Czy sądzi pani, że widzowie, którzy oglądają spektakle Sylaby tu w Wyszkowie, zdają sobie z tego sprawę, ile trzeba czasu, jakich umiejętności, a w końcu ile poświęcenia ze strony dziewcząt, żeby taki spektakl pięknie zatańczyć? No to jest temat, o którym chyba jest mi mówić najtrudniej, bo
ja sobie zdaję sprawę z tego, że my będąc tu w tym mieście 30 lat, już część ludzi jakby wyrobiła sobie o nas zdanie, czasami dobre, czasami nie, ale w większości martwi mnie to, że większość ludzi buduje tą opinię na nieznajomości tematu. To znaczy często spotykamy się z zarzutami, które są dla nas wręcz absurdalne, bo widać, że ktoś, kto się na ten temat wypowiada, nigdy nas nie oglądał. Ponieważ mówię, to są zarzuty z jakiegoś kosmicznego świata. Natomiast mam świadomość jednego, że samą rozmową pod tytułem, proszę Państwa, te dzieci są naprawdę zdolne, bo one naprawdę ciężko pracują i naprawdę coś potrafią, ja wiem, że to zawsze spotka się z jakimś takim niesympatycznym odzewem. W związku z tym ja uważam, że naszą obroną są dwie rzeczy. I ja zawsze na to zwracam uwagę. Jeśli byśmy zauważyli, że na koncerty premierowe Sylaby bilety się nie sprzedają, albo sprzedają się bardzo słabo, to byłby to sygnał dla nas do zastanowienia się, oj, coś jest nie tak. Wyjazd nasz na Ukrainę, w miejsce, gdzie sprawy choreografii są na najwyższym światowym poziomie, bo umówmy się, wszystkie balety rosyjskie i z tego wywodzące się, to jest największe mistrzostwo. Widać to zresztą, czy przy łyżwiarzach figurowych, czy przy baletach klasycznych. To jest w ogóle, to jest jechanie z drzewem do lasu. W związku z tym dla nas było to olbrzymie ryzyko, ale stwierdziliśmy, że no, trzeba spróbować, kiedyś trzeba się z tym zmierzyć. No ogromna radość, bo i Chiny, i Rosja, i my w tym składzie tych najlepszych, więc olbrzymie wyróżnienie. A poza tym no i same sobie udowodniłyśmy, że można, że można. Póki co chyba Pani obawy są płonne, bowiem bilety sprzedają się na pniu i na razie ten dzwonek jakoś nie brzmi, ani światełko się nie zaświeca, więc jakby potwierdza to po raz kolejny moją tezę, że to trzecie dziesięciolecie to już poziom absolutnej gwiazdy. Tak można mówić o Sylabie, bowiem wyróżnienia i nagrody, które Państwo przywozicie, o tym dobitnie świadczą. Jeszcze chciałbym na moment wrócić do Ukrainy. W 2013 roku daliście piękny, wyśmienity, czarujący i cokolwiek by w samych superlatywach nie mówiąc o nim koncert razem z zespołem Barwinok. Ogromne przedsięwzięcie na hali sportowej. Czy liczyła Pani wówczas, ile strojów potrzebowaliście, żeby wystąpić? Nie, szczerze mówiąc nie. Znaczy ja uważam, że w ogóle połączenie nas z Barwinkiem to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobra potrawa razem. Dlatego, że tak. Dwa różne światy. Tak, zupełnie dwa różne światy, zupełnie dwie różne jakby wizje pracy z dziećmi. To jest zespół absolutnie folklorystyczny, który tak naprawdę, my ich znamy bardzo długo, no prawie tyle, ile istnieje. My zresztą powstawały te zespoły w tym samym czasie, niezależnie od siebie. I jakby historie nasze są troszeczkę do siebie podobne, natomiast u nas jest, czym się różnimy? U nas 30 lat i 30 premier. U Barwinka 30 lat i jeden program. Jeden program, ale to jest specyfika pracy z tak ogromną ilością dzieci. Wiadomo, folklor się nie zmienia. On zawsze będzie ten sam i chłopak będzie chłopakiem i tańce zakaukaskie będą tańcami zakaukaskimi. I u niego raczej polega to na tym, że, znaczy dlatego on nie ma problemu kadrowego, dlatego że dzieci znają wszystkie ten repertuar. I dla niego nie ma problemu wysłać w jednym czasie trzy składy w trzy różne miejsca na świecie, które zatańczą dokładnie to samo. I na takim samym poziomie, ponieważ te dzieci uczą się tego lata, więc jakby to nie jest tak jak u nas, że nie daj Boże, jak będzie ospa i pięć zachoruje, to u nas jest tragedia, tragedia. Natomiast u niego nie, bo to jest bez problemu. Natomiast jeśli chodzi o sam koncert, był dla nas trudny, bo jak sam Pan wie, Barwinek to jest już absolutnie światowy poziom i my nie chcieliśmy wypaść przy nich jak, no jak blady partner, ale myślę, że obroniliśmy się tym, że jesteśmy po prostu kompletnie inni. I z tego, co widzieliśmy, to goście ukraińscy powiedzieli, Boże, świetny zestaw, że bo Barwinka już my mamy trochę przesyt. Natomiast wiadomo, że my byliśmy tą świeżością. No z tego, co nawet z panem konsulem Świdelkiem rozmawialiśmy, który też był na tym koncercie, on zna obydwa zespoły bardzo dobrze. Powiedział, wy powinniście jeździć razem. No i nie powiem, nawet otrzymaliśmy taką propozycję w tym, żeby do Hiszpanii pojechać w tym roku na przełomie lipca i sierpnia. Na 10 koncertów wspólnych, no ale w związku z sytuacją na Ukrainie na razie w ogóle ten temat zostawiliśmy. Pani Reno, za kilkanaście dni premiera Waszego najnowszego programu, ale jeszcze chciałbym wspomnieć ten ubiegłoroczny, bo on nieco różnił się od wszystkich dotychczasowych.
pamiętam, w scenerii nieco filmowej pokazaliście piękny wyszków swoich marzeń, zaprosiliście samorządowców. Jedni uważali, że taki pomysł był dość karkołomny, ale przyjęcie publiczności pokazało, że to był świetny pomysł. Pamięta Pani, jak rodził się ten pomysł w Pani głowie, żeby taką konwencję ta ubiegłoroczna premiera miała? Znaczy tak, może cofnę się na chwilkę do tego, co Pan poprzednio powiedział. Po pierwsze, bardzo bym nie chciała, żeby Pan używał w stosunku do nas określenia gwiazda. Może jakąś tam ta nasza firma pod tytułem Sylaba, to już i coś tam, no, coś sobą reprezentuje. Natomiast proszę pamiętać, że to są dzieci, które przychodzą do zespołu na 10, maksymalnie 12 lat i odchodzą. I u nas rotacja dzieci jest tak olbrzymia, że tak naprawdę tutaj nie ma szansy, żeby któraś z nich jakby była jakąś gwiazdą. Zresztą one wiedzą, że wszyscy razem pracujemy na jedną firmę, firmę Sylaba. Taki pomysł zrodził mi się już wcześniej, natomiast ponieważ nie byłam pewna, jaka będzie decyzja radnych i jaka będzie decyzja przede wszystkim pana burmistrza, to jakby opcje były dwie. Były dwie fabuły przygotowane, jedna z udziałem radnych i pana burmistrza, druga bez ich udziału. I przedstawiliśmy ten program, tą propozycję panu burmistrzowi, oczywiście dużo, dużo wcześniej, to było niedługo po poprzedniej premierze, co on na to. I on powiedział, nie ma sprawy. Bez mrugnięcia okiem powiedział, ja w to wchodzę, a niech pani sobie wybiera radnych, których uważa pani, że sobie z tym poradzą. Chodziło nam po pierwsze o ludzi, którzy po pierwsze nie boją się kamer, ale kompletnie ich nie znaliśmy. Praktycznie jedyną osobą, którą znaliśmy, to była pani Ela Piórkowska, która jest członkiem naszej Rady Rodziców. I to było wszystko, więc zdaliśmy się na to, kto często zabiera głos, kto gdzieś się pokazuje. I to taką drogą poczty pantoflowej i trochę podpowiedzi, zaproponowaliśmy akurat tym radnym, a nie innym. Oni się zgodzili. Na początku było to wszystko bardzo śmieszne, ponieważ okazało się, że państwo nie zdawali sobie sprawy, że to wcale nie jest taka prosta sprawa. I pierwsze próby nagrywania tych filmików kończyły się po prostu taką ilością śmiechu i błędów językowych i jakichś takich przejęzyczeń, które zresztą my mamy to nagrane i uwiecznione, w archiwum to jest. Ale potem oni się w to bardzo szybko wciągnęli, bardzo ładnie to wyszło. No może, nie, może można było to jeszcze zrobić z większym rozmachem, ale też chcieliśmy, żeby to było w miarę takie prawdziwe, na ile to się udało. My jesteśmy im wdzięczni do dziś, że w ogóle się odważyli jakby dać pod ocenę publiczności wyszkowskiej, bo co tu dużo mówić, no były głosy różne, jak to zwykle w Wyszkowie. Natomiast ja uważam, że i bardzo ich cenię za to, że się nie przestraszyli, że spróbowali, że się chcieli z dziećmi pobawić i że w sumie no już do końca działania naszego zespołu w tym archiwum i na tych filmach oni są. Myślę sobie teraz, o czym będzie Wasza 30. premiera. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica. Próby odbywają się praktycznie przy zamkniętych drzwiach, więc na pewno czymś zaskoczycie publiczność. Pani Ireno, już tak podsumowując naszą rozmowę, te 30 lat upłynęło Pani szybko? Z jednej strony szybko, bo pracy jest tyle, i jakby pomysłów jeszcze, dzięki Bogu, dużo. Z drugiej strony, jak patrzę nawet na moją córkę, która tak naprawdę wychowała się przy tym zespole i w tym zespole, i na dziewczyny, które przyjeżdżają, które odwiedzają, no, jak jeździmy na śluby byłych sylabianek, czy jak widzę, jakie one robią kariery, to zdaję sobie dopiero sprawę z tego, że to naprawdę jest szmat czasu. I tak naprawdę śmiałam się, bo tutaj jeden z panów radnych, jak zapraszaliśmy na tą jubileusz, on mówi, o matko, 30-lecie? To mój syn ma tyle lat. I dopiero jakby uświadomił sobie, jaki to jest okres w życiu każdego człowieka. To jest bardzo dużo. Ja w ogóle uważam, że naszym największym sukcesem jest to, że zespół przetrwał. Przetrwał wszystko, co po drodze go spotkało. Wiadomo, tak jak wszyscy mamy jakieś tam swoje losy, ten zespół też swoje losy miał. Cieszę się z tego, że dziewczyny, które w tym zespole były, czy krótko, czy długo, czy ten ich wkład był większy, czy mniejszy,
świetnie radzą sobie w życiu. Pracują w tak najróżniejszych zawodach, zaczynając od lekarzy, prawników, nauczycielek, pielęgniarek, stewardes. I porozjeżdżały się po całym świecie. One sobie świetnie radzą, one się nie boją ludzi. One potrafią się dogadać z człowiekiem ze wschodu, z zachodu. Dla nich nie jest problemem publiczne zabranie gdzieś głosu, więc nawet jak one idą gdzieś na jakiś casting, czy starają się o jakąś pracę, to one nie mają problemu z kontaktach z ludźmi. Druga rzecz, cieszę się, że jednak ta dyscyplina, z której czasami się ludzie śmieją, że u nas dziewczyny nie mogą umalować włosów, nie mogą umalować paznokci na koncert, nie mają jakiegoś zawrotnego makijażu, że to jest dla ludzi śmieszne. Ja uważam, że to nie jest śmieszne, bo dziecko wtedy jest sobie dobrze w życiu radzi, kiedy wie, w jakich ramach może się poruszać. To nie jest wojsko, to są po prostu zasady, które ułatwiają życie i nam, i im. A jeśli ktoś chce zobaczyć, jaka jest dyscyplina sceniczna, to proszę, niech sobie zajrzy do każdej klasy szkoły baletowej w Polsce i zobaczy, jak tam tancerki są ubrane, jak uczesane. I wszystko wymaga jakby zdrowego rozsądku. Poza tym ja uważam, że zespoły, orkiestry, to jest miejsce, gdzie nie ma czasu, nie ma miejsca na demokrację. Jeśli w orkiestrze by rządziło 70 muzyków, nic by nie zagrali. I tak też uważam, że ta moja rola takiej czapy z góry patrzącej na to wszystko, mimo iż mam świetne w tej chwili asystentki, wychowane w Sylabie i tutaj jakby moją ręką prowadzone i wykształcone znakomicie, ja im pozwalam na bardzo dużą samodzielność i one bardzo pomagają, bardzo otwierają mnie na pewne rzeczy, na które pewnie sama bym szybko nie wpadła. A jeśli chodzi o 30, no tylko jedną rzecz chciałam pokazać. Ukazała się wczoraj właśnie świeżuteńka książeczka pod tytułem 30 lat Sylaby. Całą resztę, jedna z sylabianek, była sylabianka, dziewczyna, która w zespole była... przeszła całe dzieciństwo, w tej chwili mieszka i pracuje w Zielonej Górze i ona napisała to jakby od siebie. Jest to oczywiście okraszone bardzo dużą ilością zdjęć, jest kalendarium nasze na samym końcu i to jest rzecz, która nam po tej 30 zostanie. Owszem, my się przygotowujemy do 30, ale troszkę nie chcę, żeby z kolei wszyscy ludzie czekali, że tu będzie jakieś wielkie wow. Specjalnie z tego tytułu jakichś olbrzymich pieniędzy na to nie mamy, chociaż muszę przyznać, że pierwszy raz od niepamiętnych czasów gmina nas wspomoże finansowo znacznie, bo koszty rosły nam przez obecność gości zagranicznych, których trzeba przyjąć, poprzez odświeżenie materiału muzycznego sprzed wielu, wielu lat. Nie obejdzie się bez krótkich wspomnień, ale naprawdę krótkich. Na pewno już wszyscy wiedzą, więc to jest niespodzianką, będzie na scenie. Wystąpi 30 dziewcząt z pierwszego, drugiego i trzeciego składu, tak 30 na 30-lecie. To będą dziewczyny, które w tej chwili mają 40 lat i 38 i 35, które przerwę w tańcu miały olbrzymią, a mimo to udało nam się spotykać, opracować małą niespodziankę i one się również na tym święcie pokażą. Bo tak jak ja mówię obecnym sylabiankom, najtrudniejszą robotę dla tego zespołu wykonały te pierwsze składy, które zaczynały. Pani Ireno, czy policzyła Pani, ile dziewcząt przez te 30 lat przewinęło się przez Sylabę? Nie liczyłam, ale myślę, że ponad 3000 to powinno być, tak mi się wydaje, no bo tak mi się wydaje. Już tak na zakończenie, czego Sylabie życzyć na, no nie chciałbym mówić następne 30 lat, na następne lata, ale w dniu ich 30. jubileuszu? Żeby nam się udało dalej przetrwać.